Kompas moralny każdy musi zbudować sobie sam, bo właśnie nie chce być odbierana jako jakaś taka idealna dziewczyna, jakaś księżniczka. Taka fajna postawa, ale oczywiście wiadomo, że trzeba mieć na nią odwagę. Partnerami odcinka są Trustisto, Twój sklep na autopilocie, Marketing Automation dla e-commerce, Live Webinar, skuteczne webinary dla biznesu. Roxart Agency, rozwijamy Twój biznes zgodnie z planem. Kancelaria Prawna Smog. Stworzona dla biznesu. Linki do partnerów znajdziesz w opisie odcinka. Witaj w kolejnym odcinku na kanale biznesowym. Dzisiaj moim gościem jest Dominika Dąbrowska. Cześć. Dominika, jeżeli ktoś by cię nie znał, to co możesz powiedzieć o sobie? Pierwsza rzecz to, że zarabiam na Instagramie w takich kwestiach zawodowych. Prowadzę swoje konto na Instagramie już około 6 lat tak poważnie. Wiadomo, jak ostatnio liczyłam, no to od 13 roku życia, czyli 13 lat, już mam tak Instagrama. Powiedzmy jako zwykły użytkownik, ale od 6 lat działam tak prężnie i od kilku lat także monetyzuję działania na Instagramie to w kwestii zawodowej. No i też druga kwestia zawodowa bardzo znacząca w moim życiu to jest, że jestem współzałożycielką internetowej szkoły programowania YouCode, w której także pracuję. Trzecia rzecz bardziej prywatna to, że jestem szczęśliwą żoną. No i czwarta, jeszcze jakbym miała coś dodać, to interesują mnie bardzo podróże. Spędziłam teraz cztery miesiące na Bali. Też właśnie mój kontent na Instagramie mocno gdzieś tam o te podróże zahacza. Buduję właściwie w dużym stopniu moje konto na Instagramie właśnie o ten kontent travelingowy. No i myślę, że na razie tyle z takiego przedstawienia się. Wyjdzie w trakcie. Tak, wyjdzie w trakcie. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak być odpowiedzialnym twórcą internetowym. Powiedz mi, co to w ogóle dla Ciebie znaczy być odpowiedzialnym twórcą? To jest właśnie taki temat, konkret, bardzo trudny. I też na początku chciałabym mocno zaznaczyć, że kompletnie nie chciałabym być odebrana i nie chciałabym. Wypowiadać się jako jakiś taki kompas moralny, że ja teraz tutaj przychodzę i mówię każdemu, co można robić na Instagramie, w internecie, czego nie można. Ja tutaj jestem jakimś Bogiem, który teraz zadecyduje, jacy influencerzy pójdą do piekła, jacy do nieba. W ogóle nie o to chodzi. Tak naprawdę każdy ma jakąś swoją etyczność, etykę taką osobistą. Ja tylko chcę powiedzieć o tym, co u mnie się zmieniło na przestrzeni tych sześciu lat, jeśli chodzi o postrzeganie mojej pracy na Instagramie, jakie rzeczy kiedyś na przykład były dla mnie dopuszczalne, a teraz w ogóle no option, żebym coś takiego zrobiła. To wiadomo też jest płynne i gdzieś tam ten taki kompas moralny każdy musi zbudować sobie sam też tak naprawdę odbiorcy inaczej to postrzegają. Dla niektórych odbiorców jedno zachowanie będzie totalnie spoko, jakby w ogóle o co ludzie się czepiają, a dla kogoś to będzie coś bardzo kontrowersyjnego, jak ten influencer, jak ten twórca internetowy w ogóle mógł się tak wypowiedzieć, albo coś takiego pokazać. Więc naprawdę bardzo mi zależy, żeby każdy mimo wszystko wziął sobie poprawkę i sobie stwierdził, okej, okay, jest tutaj taka Dominika, ona ma takie zdanie na ten temat, na temat tej odpowiedzialności, ja mam inne, a ja chcę powiedzieć po prostu o swoim doświadczeniu, jakie rzeczy dla mnie są właśnie odpowiedzialnym zachowaniem w internecie, a jakich nie dopuszczam. Yy, też ogólnie przypomniał mi się przed tym wywiadem. Yy, były takie badania, bodajże dwa lata temu, na temat yy, zaufania publicznego wśród różnych zawodów. I z tego co pamiętam, to zawód influencera był. Na jakimś szarym, szarym końcu, jak nie na ostatnim miejscu. I to też mi pokazało, że jednak musimy budować to właśnie takie odpowiedzialne influencerstwo i pokazywać, że twórcy internetowi mogą zachowywać się właśnie w moim odczuciu normalnie mogą promować fajne rzeczy, fajne wartości, mogą też reklamować różne produkty, ale robić to z głową. I właśnie dzisiaj chciałabym sobie o tym porozmawiać, co to dla mnie znaczy, jak ja się w tym odnajduję. A twoje pytanie to było, co to dla mnie znaczy, właśnie tak to odpowiedzialne influencerstwo? To oznacza przede wszystkim dla mnie nieślepą pogoń za pieniądzem, bo nie ukrywajmy, że da się fajnie zarobić na Instagramie, to jest jasne. I ja, nawet mimo, że nie mam milionów tych obserwujących, ani nawet setek tysięcy, to ja jestem w stanie na tym Instagramie zarabiać i co miesiąc przychodzi mi przelew z różnych, właśnie kampanii, i to są naprawdę fajne pieniądze. Szczególnie porównując do właśnie, nie wiem, jakiejś pracy, ekspedientki czy, czy coś takiego, to naprawdę da się bardzo fajnie zarobić na Instagramie. Jest to praca dla mnie całkowicie normalna, ale w tym odpowiedzialnym influencerstwie dla mnie chodzi o coś takiego, że potrafię, jako twórca internetowy zatrzymać się, zobaczyć tę kwotę, którą proponuje dana marka albo agencja, i sobie pomyśleć jakby czy ta kampania jest warta tych pieniędzy, czy ja chcę to zrobić, jakie są pobudki, mm -hmm. y czemu ja właśnie chcę na przykład reklamować daną usługę, dany produkt, czy to jest zgodne ze mną, nie patrzeć tylko i wyłącznie na te cyferki, bo niestety też jest tak, że im właśnie powiedzmy, gorsze te produkty, bardziej szkodliwe, bardziej kontrowersyjne, tym też marki i agencje często oferują wyższe wynagrodzenia, bo wiedzą, że niektórzy mogą mieć właśnie taki konflikt moralny, czy to reklamować, czy nie. Więc na przykład dorzucą do tego kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy więcej w zależności od tego, ile dany influencer zarabia. I dla mnie właśnie y, odpowiedzialne influencerstwo w kontekście na przykład tych współprac polega na tym, że nie patrzę tylko i wyłącznie na pieniądze. Tylko też wiem, że ta moja współpraca trafi do moich realnych obserwatorów i nie chcę nikomu zaszkodzić wedle właśnie swoich własnych wartości. To jest, to jest pierwsza kwestia. Druga, jeśli chodzi o odpowiedzialne influencerstwo, to jest pokazywanie prawdy. Yy, wiemy, jakie są trendy tak? mhm. na Instagramie czy na innych platformach, TikTok i tak dalej. TikTok. Yy, I no jednak gdzieś tam dużo ludzi zarzuca influencerom, że pokazujemy jakieś kompletnie nierealne życie, że zawsze jest w pokoju super czysto, idealny make-up, idealne ubrania, wakacje, w ogóle związek, wspaniały piesek, który jest zawsze yy, umyty, wykąpany i jeszcze po, jak się mówi na... Yy, jak? Pachnące? Nie, mówię, że taki psi barber. Jak to się, Nie wiem. Jest po psi barberze. barberze. I w ogóle wszystko jest perfekcyjnie. Taka influencerka, jeszcze trzy razy dziennie w ogóle pilates, yoga, pie trzy litry wody, w ogóle wszystko jest super i to też jest taki zarzut, a właśnie moim zdaniem też w tym odpowiedzialnym influencerstwie, w ogóle to hasło się dzisiaj powtórzy jakieś milion razy, ale chodzi też o to, żeby jednak być w tym wszystkim autentycznym. Nie da się tego zrobić w stu bo jednak wybieramy sami te, nie wiem, powiedzmy u mnie gdzieś tam kilka minut instastory na Instagramie każdego dnia się zejdzie, znajdzie. Mhm. No, i to ja wybieram te kilka minut tego InstaStory, tak? Nie, to nie z, z kamerą u Kardashianów, że ktoś tu włazi i widzi wszystko, tylko y, ja wybieram, jakie fragmenty mojego dnia pokazuję. Ale mimo wszystko ja naprawdę uważam, jako twórca internetowy, nigdy nie chcę tego jakoś sztucznie pompować, sztucznie dmuchać. Y, staram się zachować taki balans y, pomiędzy właśnie tym. Życiem prawdziwym, a życiem instagramowym, nie chcę przeglądać w żadną stronę, i to jest też to, o czym na początku mówiłam, że każdy musi sobie zdecydować sam, hmm. gdzie jest, jakby ta jego granica. Żeby tutaj nie być taka, że tylko mówię tak na około, ale chodzi mi o konkretne przykłady. Dajmy na to, jeśli danego dnia mam jakieś pięć pryszczy na twarzy, jest w ogóle wysypało mnie, jestem cała w pryszczach, i teraz jeden influencer. Na przykład w ogóle tego dnia się nie pokaże na Insta Story. Stwierdzi w ogóle, że kompletnie nie, nie chce się pokazywać. Jakby to też jest, ok, no. jakby to jest jego decyzja. I na przykład chce zawsze się pokazywać tylko i wyłącznie, jak jego cera dobrze wygląda. Yy, ja jestem po trochę drugiej stronie medalu i ja jak nie wiem coś mi wyrośnie właśnie jakiś pryszcz, tak akurat przykład sobie znalazłam, to się pokażę na Insta i pokażę też, że mam pryszcza, bo właśnie nie chcę być odbierana jako jakaś taka idealna dziewczyna, jakaś księżniczka, która nie ma żadnych problemów, yy, zawsze wygląda perfekcyjnie. Jak nie wiem, czasem mam yy, nieumyte włosy, to też nie robię czegoś takiego: "Okej, okay, muszę teraz coś nagrać na Insta to szybko szybko idę umyć włosy, byleby mieć tylko wszystko idealnie. Nie robię tak. Pokazuje się też często na Instagramie właśnie zupełnie bez makijażu. I też nie chcę nikogo zmuszać do tego, bo to wiadomo, że to jest już osobna kwestia z pracą nad pewnością siebie, i, i tak dalej. Niektórzy mają z tym ogromny problem, wiadomo, więc nie chcę nikogo przemuszać, że musisz się pokazywać bez makijażu, ale to też jest jeden z takich przykładów, który gdzieś tam ja obserwuję, jak to jest, kiedy influencerzy, influencerki budują taki idealny obraz siebie. To jest taki, jakby te pryszcze, powiedzmy, to jest taki jeden tylko przykład. Ale znam też jakby osoby, które y, wiem, że mają przysłowiowy syf na chacie, naprawdę. Jest tam Armagedon zawsze, ale w tym jednym kadrze na Instagramie jest perfekcyjnie. Jest w ogóle jak z katalogu Ikea. I ktoś powie, ok, no ale to jest właśnie fajne, że Instagram jest taki estetyczny. Ludzie wcale nie chcą wchodzić na Instagrama i oglądać syf. W ogóle jakby ludzie chcieli oglądać syf, to by zaszli do własnej sypialni, tak? A jakby jak wchodzą na Instagrama, to może właśnie chcą zobaczyć jakieś fajne kadry. To jest jakby jedno podejście i uważam, że każdy ma do niego prawo. Ja... Myślę, że Instagram już i tak w całym tym swoim odrealnieniu od prawdziwego świata. Fajnie jednak, że są twórcy, którzy pokazują tę taką, taką prawdziwość. Nawet jeśli to nie do końca jest prawdziwość, bo oni sami wybierają te kadry, to fajnie, że niektórzy właśnie są w stanie zdobyć się na coś takiego, żeby pokazać tę nieidealność, która tak naprawdę sprawia, że ci ludzie, którzy nas oglądają, oni się mogą troszeczkę bardziej utożsamić z nami. Widzą, jakby, że OK. Dominika też czasem ma bałagan, yy, czasem nie wiem, ma zapuchnięte oczy, bo może źle spała w nocy. Yy, ja też na przykład otwarcie mówiłam o terapii. Już nie, już nie jestem w procesie psychoterapii, ale jak byłam, to otwarcie o tym mówiłam. Co oczywiście oznacza, że miałam coś do przepracowania, więc też chciałam, żeby jakby yy, ludzie gdzieś tam o tym wiedzieli. Bardzo długo odpowiadam na jedno pytanie, zauważyłam, ale no, nie ukrywam, że jest to gdzieś tam dla mnie dla mnie fascynujący temat. Yy, no to odpowiedzialne influencerstwo ma bardzo dużo jakby różnych wymiarów. No, i może zadaj kolejne pytanie, bo ja bym tu jeszcze mogła się rozwijać i rozwijać. Możesz mówić. Nie, nie, proszę o pytanie, właśnie ja muszę zatrzymać. Dobra, to chciałem spytać, o to trochę do tego nawiązałaś. Natomiast, jak ludzie odbierają to, że ty pokazujesz Twoje życie takim, jakim jest? Mhm. Czy wtedy traktują cię trochę bardziej jak koleżankę, równą sobie osobę? Czy ty uważasz, że to na przykład gorzej wpływa na twój status? Mhm. Jak to według ciebie wygląda? No właśnie bardzo dużo dostaję jakichś takich dm czyli jak ktoś nie wie, direct message, czyli D prywatnych wiadomości. I piszą do mnie moje obserwatorki, bo jednak większość to są właśnie u mnie obserwatorki, a nie obserwatorzy. Raczej trafiam do kobiet w większości. Piszą do mnie, że kurczę, domka jakby... Fajnie, ty masz taki vibe, takiej przyjaciółki, takiej koleżanki, chciałabym z tobą pójść na kawę i po prostu tak pogadać. I wydaje mi się, że to też właśnie wynika z tego, o czym przed chwilą mówiłam: że ja się nie boję pokazać siebie yy, niedoskonałej. Mhm. Z drugiej strony, wydaje mi się, że moje życie naprawdę jest od dłuższego czasu bardzo fajne, więc. Jakby ja też nie, nie pompuję sztucznie tego, jak moje życie wygląda, bo po prostu u mnie jest fajnie. W tym momencie jestem bardzo szczęśliwa i mam naprawdę super małżeństwo i to mogę powiedzieć szczerze. Więc jak pokazuję jakieś kadry z moim mężem, to to nie jest. Tutaj mój mąż właśnie macha. To to. Potakuję. Tak, tak, zgadza się. Mamy potwierdzenie. Kto w to uwierzy, to uwierzy, kto nie, to trudno. Ale właśnie, no, no, mam fajne małżeństwo, więc jak też pokazuję czasem się z moim mężem, to ja w sercu swoim wiem, że jakby to jest szczere yy, i też ludzie nam piszą, że wyglądamy na fajny związek. No wyglądamy, bo tak jest. Ale też z kolei napisałam kilka takich postów o tym, że właśnie, żeby tak nie przyjmować nas, bo, bo też mieliśmy taki czas, że ludzie, bo że w ogóle taka idealna para, ja powiedziałam, w jakimś poście napisałam, bo miałam potrzebę napisania na ten temat, że ludzie, my się kłócimy i to jest jasne, że teraz nie, nie biorę Insta story i nie pokazuję naszej kłótni i nie nagrywam tego jak jakiś reality show, że nie o to chodzi, tylko żeby właśnie to jest też problem odbiorców. Nie do końca czasem myślę Influencerów, tylko czasem odbiorców, że oni sami zapominają o tym, że my pokazujemy daną część dnia, a nie wszystko. My nigdy nie pokazujemy pełnego obrazu i to właśnie taki apel do wszystkich, którzy spędzają czas właśnie na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, żeby pamiętać, że to są wycięte fragmenty z dnia i nikt nie pokazuje jakichś intymnych wypraw do lekarza, kłótni małżeńskich. Jakby takich jakichś bardziej intymnych rzeczy, i to każdy ma prawo zachować dla siebie. I mimo, że ja to, tę część zachowuję dla siebie, to też mówię o tym, że ta część istnieje. I jakby to, to mi się zdaje, że gdzieś tam jest kluczowe. No i właśnie pytanie było o to, czy, czy jak, ludzie jak, to jak właśnie to odbierają. Wydaje mi się, że w moim przypadku bardzo dobrze to odbierają. Rzeczywiście, no ale tak jak mówiłam, no, u mnie w życiu jest teraz bardzo fajnie i dużo fajnych rzeczy się dzieje, i mogę zapewnić, jakby moim obs obserwującym, taki kontent, który jest jakby miły. Dlatego, że ja dużo podróżuję, mhm. mam bardzo fajne życie rodzinne. Z moją rodziną mam super kontakt. Teraz, nie wiem, byłam z moim malutkim braciszkiem w Disneylandzie. Robię po prostu fajne rzeczy, spełniam się, jestem szczęśliwa i to jest wszystko szczere. I też wydaje mi się, że właśnie pokazując to na Instagramie. Raczej zbieram bardzo pozytywny feedback. Na pewno jest ktoś, kto myśli gdzieś tam w środku, że no to jest na pewno jakieś udawane. Ona nie może mieć tak fajnie, nie może mieć tak idealnie. Oczywiście idealnie nie jest, bo, bo każdy ma jakieś problemy. Jakby jakieś, nie wiem, czy to jakieś zdrowotne, czy to jakieś właśnie różne trudności do pokonania, ale u mnie jest po prostu bardzo dobrze. Ja pokazuję i pokazuję, jak jest mhm. na Instagramie i nie mam jakiejś potrzeby. Sztucznego hypowania tego. Y, oczywiście też, jako że no naprawdę mam bardzo dużo znajomych influencerów, influencerek, wiem jak to wygląda. Akurat te osoby, z którymi gdzieś tam się przyjaźnie no czy tam kumpluję, no to wybieram te osoby ja sama, więc nie kumpluję się z jakimiś y, sztucznymi osobami. Ale też znam, czy to z opowieści, czy to przez wspólnych znajomych, osoby, które wiem, że są na przykład w głębokiej, głębokiej, głębokiej depresji. Mhm. Na Instagramie w ogóle tego nie widać. I oczywiście tutaj znowu można do tego podejść na, na dwa sposoby. Ktoś może powiedzieć, OK, ta osoba kompletnie nie ma, nie ma obowiązku okazywania tych swoich słabości tego trudnego czasu. A z drugiej strony, właśnie to jest trochę taki przykład na to, jak bardzo można na Instagramie wykreować idealne, perfekcyjne życie, w momencie, w którym tak naprawdę jesteśmy na jakimś totalnym mhm. dnie takim osobistym. Ale no w moim przypadku, właśnie to wygląda tak, że. Akurat myślę, że ostatnie, nie wiem, dwa, trzy lata jestem na jakby jakimś takim górce takiej wznoszącej, że u mnie jest fajnie, dlatego też yy, wydaje mi się, że czasem ktoś, no miałam kilka takich, nie wiem, bardziej na TikToku jakichś komentarzy, mhm. Okej, OK, idealne życie, matko Boże, może, może powiedz, jak jest naprawdę. Jest to jakby, wiadomo, naturalna reakcja, no ale jest u mnie po prostu super. Mhm też dużo ludzi nie myśli o tym jak te osoby, które mają depresję przykładowo, a pokazują swoje idealne życie na Instagramie, że tak naprawdę to jest bardzo szkodliwe dla nich też, życie mm. w takim dysonansie poznawczym, że pokazują coś innego, żyją inaczej, jest to bardzo szkodliwe. Mm -hmm. My też nie, nie dzisiaj o tym, ale powiedz mi, bo jesteś odpowiedzialną twórczynią, to w ogóle się mówi twórczynią? Czy mm -hmm, raczej raczej no mówi okay. Jesteś odpowiedzialną twórczynią, Pokazujesz swoje życie prawdziwe, tak jak powiedziałaś, niektóre rzeczy zachowujesz dla siebie mhm. to jest w porządku. Niektóre tylko komunikujesz, że biorą, że mają miejsce, ale nie pokazujesz tego. Tak. Czy to powoduje, że spotykasz się z mniejszą ilością hejtu, czy raczej nie? W ogóle to od razu zwróciłam uwagę na to, co powiedziałeś na początku. Jesteś odpowiedzialną twórczynią. Ja od razu mam pod taką potrzebę troszeczkę zaprzeczenia tego, bo uważam, że. Jestem, staję się, jestem jakby z każdą decyzją coraz no tak. bardziej, ale też nie chcę o sobie mówić, że jestem w 100% procentach odpowiedzialną twórczynią, bo uważam, że nikt taki nie jest, to jest jakby takie wielkie słowo, na pewno bardzo zwracam na to uwagę, na, bardzo, na pewno bardzo chcę być, ale też przy okazji mam kilka nie wiem, ile mi przychodzi na myśl jakichś takich akcji, których na przykład z perspektywy czasu się wstydzę, ale też myślę, że jako właśnie twórczyni internetowa mam prawo też do tych błędów, szczególnie, że zaczynałam na Instagramie, jak miałam 19-20 lat, gdzie wiadomo, że po pierwsze moralność człowieka też gdzieś tam dojrzewa, zmienia się i ja też w ogóle za 5-6 lat też mogę podejmować mhm. inne decyzje, prawda? Yy, ale... W kontekście jakby tego, że myślę o tej moralności, myślę o tej etyce na Instagramie, no to tu się zgodzę, bo też są osoby, które działają na Instagramie i w ogóle nie myślą. Też możemy myślę, że potem sobie porozmawiać o, o jakichś takich przykładach, nie wiem, zachowań, jakby które mhm. według mnie na Instagramie są red flag. Więc, ale tak, właśnie tak miałam od razu potrzebę po, powiedzieć, uh -huh. że no nie jestem tak w 100%. procentach, pewnie według niektórych jestem, według niektórych trochę nie. Ja osobiście myślę, że jestem zadowolona z tego jakby, że w ogóle o tym myślę i że za każdym razem, kiedy coś mówię, zastanawiam się, y, analizuję to i tak dalej, nie? I y, y, pytałeś o ten hejt. Ja mam bardzo mało hejtu. To jest to też przed chwilą o, o, o czym mówiłam, że jednak dużo osób mnie traktuje jako taką swoją koleżankę, Psiapsióła. Psiapsióła, no właśnie. Jakby raczej dostaję, szczerze mówiąc, bardzo dużo pozytywnych wiadomości ludzi, którzy właśnie mi dziękują, że. że yy, I pokazuję, właśnie, czasem jakieś problemy, czy to właśnie skórne. Czy na przykład pokazuje, że mam trochę brzucha, bo nie jestem w jakiejś, nie wiem, super idealnej formie, nie, nie ćwiczę cały czas na siłowni, więc wiadomo, że czasem przytyję, czasem schudnę i to też jakby nie, nie mam potrzeby jakoś ukrywania okay. tego, że jakby pokazuję też swoje normalne ciało. I właśnie dostaję bardzo dużo pozytywnych wiadomości, że, że ludzie mi dziękują za to i, i tak, tak się wypowie. Czy czujesz się trochę ambasadorką takiego odpowiedzialnego influencingu? Z jednej strony tak, a z drugiej strony też jestem dumna jakby z moich koleżanek różnych, mhm. które też działają w internecie i bardzo, bardzo zwracają uwagę właśnie na te rzeczy, o których mówię i też gdzieś tam wzajemnie często ze sobą o tym rozmawiamy w naszym takim gronie influencerskim, które jest konkretne, bo ja właśnie mieszkam teraz w Warszawie, no to jak spotykamy się na, na różnych eventach, to obgadujemy sobie te tematy, więc myślę, że coraz więcej, i tutaj jest naprawdę taki plusik, piąteczka dla właśnie tego grona influencerskiego, że coraz więcej jest twórców, którzy właśnie starają się myśleć, zanim coś powiedzą, zanim coś wrzucą, Zanim podpiszą jakąś umowę na reklamowanie nie wiem, wódki, to pomyślą sobie najpierw o tym. Więc z jednej strony, czuję się taką powiedzmy właśnie może nie ambasadorką, ale jakby czuję, że, że jakby jestem w tym ruchu i jestem no, dumna z tego. Dominika, jakie ty masz zasady, którymi się kierujesz przy wyborze współpracy lub odrzucaniu współpracy? Czy masz jakiś taki zbiór wewnętrznych zasad? Nie mówię, że spisanych. Mhm. Ale czy masz jakiś taki wewnętrzny zbiór, którymi się kierujesz i możesz się z nami podzielić? Tego jest dużo i wypracowałam to sobie właśnie przez kilka lat takiego działania, właśnie jakby posiadania tej jednoosobowej firmy. I tak, przede wszystkim nie testuję stu rzeczy naraz, bo też są różni twórcy, którzy przedstawiają swoim odbiorcom. Tyle tych reklam i tyle tych różnych produktów czy usług, że to jest oczywiste dla każdego, kto, kto obserwuje tę osobę, że no, ta osoba nie jest w stanie przetestować tyle tych rzeczy, yy, sprawdzić na sobie, sprawdzić, czy to jest ok W jednym czasie no nie jest to możliwe. Dlatego ja, jeśli podejmuję współpracę z jakąś marką yy, z jednej kategorii i jakby odezwie się do mnie inna marka z tej samej podobnej kategorii, no to ja już mówię, OK. Może będziemy razem współpracować, ale ja potrzebuję na przykład kilku tygodni czy kilku miesięcy odstępu, żeby w ogóle osobiście mieć czas na potestowanie i też, żeby być wiarygodna dla swoich odbiorców. Ja jest... w ogóle bym to powiedział, że testujesz produkty, które promujesz, nie? No tak, to już, to już w ogóle jest, jest podstawa, tak? Jakby, no, no nie, ma, nie ma dla mnie opcji, że nie wiem, odezwie się do mnie jakaś e, marka, czy to właśnie, no bo ja raczej, test, jeśli chodzi o współpracę, no to bardziej działam w zakresie produktów e, beauty, makijaż e, czy kosmetyczne, też ubrania, to też są też e, tego typu współpraca jakieś perfumy, e, dodatki i tak dalej, też jakieś usługi, e, jeśli to jest coś związanego ze mną, nawet jakieś podróżniki, czego i tak dalej. Wiadomo, że ja te rzeczy muszę gdzieś tam przetestować, a wiem, że nie każdy tak robi. Czasem tak jest, że, a i widzę takie rzeczy, że dostaję maila a propos współpracy i jest napisane prosimy content na następny, na najbliższą środę, za trzy dni. Ja mam takie, okej, okay, czyli kurier mi to przyniesie jutro. Ja mam dobę albo dwa dni maksymalnie na przetestowanie tego, tak? O to chodzi. I potem mam od razu wysłać materiały. No to w ogóle... Nie ma mhm. sensu, tak? Jakby, yy, I też fajnie jest, że te coraz więcej agencji i marek zaczyna to rozumieć, że ten influencer chce podejść do tej sprawy konkretnie. Nie da, naprawdę, tutaj, jeśli ktoś z agencji tego słucha, to nie dawajmy influencerom kilku dni na przetestowanie jakichś rzeczy, sprawdzenie jakichś usług, tylko dajmy na to czas. Oczywiście, no, to w kwestie. Tutaj już wchodzą jakieś tam takie rzeczy bardziej organizacyjne. Nie zawsze jest to mo możliwe ze względów takich organizacyjnych. Czasami wiadomo, wchodzi w to jeszcze jakieś, jakieś papierki, jakaś biurokracja i tak No ale uważam, że to jest taki bardzo ważna rzecz do, do odhaczenia. Mhm. No i patrząc tak z lotu ptaka na naszą cywilizację, na ludzkość, jednak chciałabym mieć jakiś wkład w to, żeby to wszystko fajnie szło do przodu. Y no to nie reklamuję pewnych rzeczy z uwagi właśnie na moich odbiorców, ale także na siebie, tak? To no, konkretne. Konkretnie. Yy, mimo tego, że prawnie jest to gdzieś tam w jakiś sposób zakazane, ustalone i tak dalej, i tak dalej, wciąż jest na Instagramie dużo reklam alkoholu yy, i, i to różnego, naprawdę. Już widziałam każdy możliwy alkohol reklamowany na, na, na Instagramie i to nie jest tak, jak ludzie mówią a, influencerzy reklamują, tylko nie wiem, zero. To mhm. tak nie jest, yy, już, już nie jedną reklamę alkoholu widziałam yy, i uważam, że no... Wiadomo, każdy sobie weźmie tutaj swoje zdanie pod uwagę i, i zrobi jak chce, ale ja uważam, że to nie jest akurat fajny produkt do reklamowania. Są fajniejsze produkty do reklamowania, bezpieczniejsze i do których można podejść bez żadnych wyrzutów sumienia, bez żadnych rozkwien. Ja mam troszeczkę taką zasadę, że jeśli coś rozważam i mam potrzebę tak usiąść, zastanowić się, przeanalizować, może przegadać z moim mężem Hej, słuchaj, robić tę reklamę, czy nie. Jeśli już w ogóle jest tak, mhm. są takie myśli, to to nie, po prostu nie. Czyli alkohol nie? Alkohol nie. nie. Co jeszcze? Um, alkohol nie, ale na przykład wydaje mi się, że, że parę lat temu wzięłam udział w jakimś takim evencie też na zaproszenie jakiejś marki, która właśnie była związana z alkoholem. To właśnie nie była stricte reklama, tylko to był jakiś event i tak dalej. W tym momencie nie zrobiłabym tego. Ale tak jak mówię, no chcę o tym mówić dlatego, że ja też mam jakieś fakapy na, na swoim koncie, tak? Doceniam. Tak. Naprawdę doceniam. Ale myślałem, że powiesz alkohol nie, ale narkotyki tak. <grym> <grym> też nie. Tutaj <grym> było już że to będzie ciekawe. To by dopiero było. Ja tak mówię, że no ja jeszcze tak Staram się być tą odpowiedzialną sponsorką, ale. Tak... Nie, 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 ale narkowy. Nie, to, to samo, mhm. to samo tyczy się promowania wszelkich jakichś wyrobów tytoniowych, jakichś aikosów i tak dalej. Rozumiem. Nie wiem, czy tego aikos nie trzeba jakoś tam wypipkać. Nie, nie, znaczy nie, chyba nie. nie, nie. Chyba nie. Ty będziesz miała pozwę, mm, nie wiem. Nie mówisz, że ja będę miała pozwę, także. Nie, no po prostu powiedziałeś, że nie reklamujesz. Mm, mm. Y jeszcze nie reklamuję wszystkich rzeczy związanych z jakimś tam odchudzaniem, suplementów na odchudzanie, y rzeczy, które y mają, nie wiem, jakieś kremy, które mają nam usunąć w tydzień celulit, jakieś takie rzeczy, właśnie, bo ja jestem po drugiej stronie medalu. Ja po pierwsze jestem bardziej za takim holistycznym, medy medycznym podejściem, czy właśnie osobie, która, nie wiem, powiedzmy, dajmy na to, y ma problem z otyłością, to wiadomo, jakieś. Bardziej takie metody typu terapia, psychoterapia, psychodietetyk i tak dalej, a nie kremy na odchudzanie i suplementy na odchudzanie. Ja jakby nie chcę, nie chcę jakby przykładać do tego ręki, więc to jest kolejny taki przykład. Też. Tutaj na pewno jest zdanie podzielone 50-50 przy, przy tym kolejnym przykładzie, jeśli chodzi o e, napoje e, typu RED Bull, energetyki mhm. i tak dalej. To już wiadomo nie jest to samo, co alkohol zupełnie koło tego nie stało, ale też ja osobiście no, no, jakby biorąc pod uwagę, ile y, z młodzieży jest uzależnionych od tego typu napojów, to też nie. Jakby też to odrzucam, yy, mimo że wiadomo, na przykład sama sięgam czasem. Zresztą wiadomo, no w ogóle te rzeczy, o których ja mówię, no to sięgam czasem, mhm. tak? Napije się wina i tak dalej, ale ja mówię o tym, czego jakby nie chcę promować, nie chcę współpracować, nie chcę być w jakimś sensie kojarzona jako twarz tej marki. Czyli mamy tak, mamy alkohol, mamy narkotyki, mamy wyroby tytoniowe, mamy preparat magiczne preparaty, tak to nazwijmy, tak, odchudzające kremy, etc. Mamy napoje energetyczne. Mhm. To się chyba nazywa co jeszcze? Czy jest coś jeszcze? Jeszcze na pewno żadnych takich współprac pod tytułem przyjdź do kliniki operacji plastycznych i zrób z tego teraz jakąś relację, a my zrobimy tobie, nie wiem, cycki albo nos, czy coś takiego. Za darmo, czy jeszcze masz płacić Właśnie, no mówię jakby, że bym takiej współpracy nie wzięła, ale nie dostałam takiej propozycji, aczkolwiek trochę to jest śmieszne, bo też właśnie zastanawiałam się nad tym, jak to jest dostać takiego maila: typu: Dzień dobry, widzimy, że ma Pani mały biust może chciałaby pani u nas zrobić. Albo dzień dobry, widzimy, że ma pani y, krzywy nos. Y, prosimy, tutaj zapraszamy do nas. To jest takie wręcz, nie wiem, czy y, jakby taka influencerka, która na przykład chciałaby zrobić taką operację, czy to się cieszyć, czy płakać z takiej propozycji, bo to znaczy, że ktoś tutaj y, wziął ją pod lupę, stwierdził, co tam jest do zrobienia. Ja, ja nie dostaję takich ja, ja propozycji. Ja dostałem, <laughs> mam krzywe zęby i zapraszają mnie, żebym był ambasadorem. Dobra, zęby i... to jest jeszcze taki przykład, że, że wiadomo jakby, że Wydaje mi się, że większość osób by chciała jakby sobie to zrobić, ale no jakieś takie rzeczy, typu, właśnie, nie wiem, yy, po, widzimy, że ma pani malutkie usta, zapraszamy, powiększymy pani. No ja akurat nie dostaję takich yy, propozycji, ale gdybym kiedyś wymyśliła sobie, że chcę zrobić jakąś sobie operację plastyczną, bo ogólnie nie jestem kompletnie przeciwniczką operacji plastycznych, ale za to jestem przeciwniczką pokazywania tego yy, na zasadzie jakiejś yy, super kolaboracji, bo też znowu jestem po. Po prostu drugiej stronie medalu. Nie uważam, że w świecie, w którym jest tak dużo kompleksów, i, i przepraszam, i dziewczyny patrzą w lustro i mają takie matko, tutaj muszę sobie poprawić, tutaj, tutaj, tutaj nastolatki dziewczyny po 12-13 lat już w ten sposób na siebie patrzą. Między innymi wydaje mi się, że bardzo duży wpływ na to mają yy, obecni influencerzy, influencerki, które no na potęgę pokazują robione u siebie zabiegi właśnie. W kontekście yy, współpracy, że mają współpracę z jakąś kliniką i zrobiły sobie to, to, to w ogóle ta współpraca się super udała, więc wracają do tej kliniki z nową kolaboracją, robią sobie, nie wiem, tym razem tyłek i nie wydaje mi się, żeby to był fajny kierunek yy, dla świata. Jak najbardziej jestem za tym, że jeśli ktoś ma jakiś ogromny problem, niech sobie zrobi te operacje, niech czuje się lepiej i tak dalej, niech sobie poprawia co chce, ale nie podoba mi się coś takiego, że teraz bardzo młode dziewczyny to też można za zaobserwować właśnie wśród różnych tych takich grup influencerskich. Okay. Bardzo młode dziewczyny robią sobie to 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 i to i to, a wiadomo, że większość jakby obserwatorek tych młodych dziewczynek nastolatek, no to są właśnie y, osoby bardzo młode jeszcze tak niedojrzałe wiekowo, mentalnie i one tym wszystkim nasiąkają. Jakby kiedy potem będziemy się zastanawiać, dlaczego każdy się źle czuje w swoim ciele, no to przypomnijmy sobie, jak właśnie teraz w tych czasach, które obecnie mamy, ilu influencerów pokazywało operacje biustu krok po kroku, jak to się robi, jaki to jest ból, gdzie, gdzie to robili, jak się teraz czują, jak się czuli wcześniej, jak się czują teraz. Więc dla mnie to też jest taki, taki przykład współpracy, której nigdy bym nie zrobiła. Oczywiście nigdy nie mówię nigdy na zasadzie, yy, czy ja sama osobiście mm -hmm. zrobiłabym sobie operację, ale no nie chciałabym tego jakoś promować. Nie przykładać do tego Nie chciałabym ręki. do tego przykładać ręki kompletnie, nie? Yy, więc, a już takie, nie wiem, bardzo lekkie przykłady typu, że nie wiem, mam współpracę z salonem, który robi, mi nie wiem, włosy, paznokcie, mm -hmm. to już jakby dla mnie to już jest taki takie małe zmiany odwracalne i że z tym mam luz. Jakie współprace jeszcze nie podejmę? No to tutaj podam taki przykład współpracy, której już nie podejmę, a kiedyś podjęłam. I to jest moja culpa. Bardzo się tego wstydzę. Nie wiem, jakby niektórzy wymawiają to Shein, inni Shane. Jest to marka odzieżowa, która jest chyba jakimś top jeden najbardziej w ogóle szkodliwych marek odzieżowych, które w ogóle nie przestrzegają Miliona różnych praw, jeśli chodzi o produkcję odzieży, jeśli chodzi o osoby, które te, te odzież produkują, i dalej ta marka jest totalnie na topie. Mas, ma ogromną sprzedaż, masa osób tam kupuje. Jest to super super popularna właśnie marka. No, oczywiście ja już dawno z nimi nie współpracuję, ale dosłownie z 5 lat temu miałam właśnie taki epizod z nimi. Wstydzę się tego, ale z drugiej strony też sobie to wybaczam, bo nie miałam jeszcze takiej, jakby wiadomo, no to jest tak, trochę takie głupie tłumaczenie się, no nie wiedziałam, ale no nie miałam takiej wtedy świadomości, nie robiłam wtedy czegoś takiego, że lustrowanie tych współprac, mm -hmm. takie, tak jak mówiłam wcześniej, to jest coś, czego człowiek się uczy yy, i ja w tamtym momencie mało wiedziałam właśnie o tym odpowiedzialnym influencerstwie, nie przyszło mi do głowy, żeby to zlustrować, żeby się zastanowić, yy, ale no szczerze to, mimo że już wszyscy wiedzą o tym, jak ta firma funkcjonuje i jaką, jaki ja ma ogromny... Wiedziałem to teraz wiesz, że to jest marka, która ma ogromny negatywny wpływ na, yy, na środowisko, też produkuje produkty, które są kompletnie niedobre dla skóry. Ludzie mieli jakieś przypadki w ogóle jakichś dziwnych wysypek, alergii i tak dalej, bo to najgorszy w ogóle, najgorszy sort poliestru, jaki w ogóle może być. I jakby dalej wszyscy już o tym wiedzą, to jest powszechnie, powszechna wiedza, jest masa filmików, TikToków na ten temat, a i tak widzę influencerów, którzy wciąż brną w to, żeby z nimi współpracować. I to ciekawe, ta marka rzadko kiedy w ogóle płaci jakby gotówką, kaszem jakby za, za współpracę, tylko zazwyczaj po prostu dostajesz te tanie szmaty, że się wypowiem, tak? I za jakieś tam te, te, tego typu ubrania ci influencerzy robią taką współpracę. Brzmiałem jakbym się trochę zdenerwowała, jakbym się jakoś tym rozemocjonowała, ale tak mi się właśnie przypomniało jeszcze, że, że ja w ogóle z nimi działałam, abstrakcja. No więc to jest jeszcze coś takiego, czego nie zrobię. Bardzo doceniam twoją szczerość. To, że mówisz, że współpracowałeś, że żałujesz. E, myślę, że w tym świecie jest mało takich osób, ale rozmawiamy o odpowiedzialnym influencingu, więc tak jakby cieszę widać, się, że jesteś spójna. E, Powiedziałeś wcześniej o czerwonych flagach. To, nie wiem, czy to się tak po polsku też mówi. Tak, Black flag z e, żebyś powiedziała coś o nich. Mm, Na co jakim ja kundekście? jako odbiorca mm -hmm. powinienem zwracać uwagę, jeżeli obserwuję jakichś influencerów, mm -hmm. to na co powinien zwracać uwagę, żeby to mi zapaliło taką czerwoną lampkę w głowie, oho, coś tu jest nie tak, mhm. coś jest nie w porządku. Na tą osobę trzeba uważać, albo na tą współpracę konkretnie. Mhm. Myślę, że zacznę troszeczkę od innej strony, bo to nie do końca bym nazwała tę pierwszą rzecz, którą teraz powiem, powiem red flag, ale jest to coś, nad czym właśnie każdy powinien się zastanowić, przede wszystkim jak kogoś ogląda, czy się dobrze czuje. czy Żeby się ze sobą skontaktować... Yy, oglądamy różne osoby, wiadomo, przeglądamy Insta story, yy, posty i tak dalej, żeby się ze sobą skontaktować i sobie pomyśleć, jakie ja mam w ogóle odczucia, kiedy oglądam tę osobę. Czy jest mi lepiej, czy jest mi hmm. gorzej, czy ja się cieszę jej szczęściem, czy mnie za przeproszeniem, nie, nie powiem tego, ale wkurza mnie. <ścoughs> czy mnie wkurza, Można czy mam, mam ochotę w ogóle zamknąć Instagrama, rzucić tym telefonem w ogóle, albo wysłać komuś, napisać, patrz, jaka w ogóle głupia dziewczyna. Jakby każdy może mieć różne odczucia i ja. Osobiście polecam, właśnie dać unfollow tym, którzy negatywnie na nas wpływają, a obserwować te osoby, dzięki którym to przeglądanie Instagrama jest w miarę fajne, przyjemne, bo wiadomo, że jednak, mimo wszystko, no, te media społecznościowe mają na nas taki wpływ uzależniający. To jest dopamina, która gdzieś tam w nas w środku buzuje, i jakby na tym polegają te media społecznościowe, ale jak już wchodzimy, no to w ogóle nie widzę sensu karmienia się jakimiś negatywnymi emocjami. Ktoś nas wkurza. Nie lubimy tej osoby, a i tak często ją oglądamy, no bo jakoś potrzebujemy takich emocji w swoim życiu i to jest pierwsza rzecz. Więc dla mnie red flag to jest, nie czuję się dobrze, kiedy oglądam tę osobę, no to nara, unfollow. I jakby już potem sam ze sobą się mogę jakby zastanawiać, dlaczego, skąd są we mnie takie emocje. Podam taki przykład, że jak poleciałam na miesiąc na Teneryfę w środku zimy, to było z dwa lata temu albo rok, i ja jakoś tak czułam podskórnie, że to jest takie fajnie, że mi się poszczęściło, było wtedy w Polsce maksymalnie zimno, to był jakiś taki najgorszy, jakiś luty, chlapa, było strasznie ciemno, już wszyscy mieli takie, Boże, kiedy wiosna, a ja sobie z mężem moim wyjechaliśmy na Teneryfę na miesiąc pracować i tam żyć i odpoczywać i pracować, więc to nie były takie wakacje. Ja podskórnie czułam, że jakoś tak jest mi głupio w jakimś sensie, miałam takie uczucia i, od, i napisałam, jak przyleciałam na tę te teneryfę, słuchajcie, ja teraz będę przez miesiąc na teneryfie, będę pokazywała słońce, będę pokazywała palmy, delfinki <grymne> i będzie w ogóle przyjemnie na tym moim Instagramie. Jeśli ktoś z Was jakby przez to czuje się źle, to sobie w, wyciszcie moje konto na miesiąc albo dajcie mi unfollow, bo ja nie chcę u nikogo wzbudzać teraz takich uczuć, Matko moje życie jest takie beznadziejne, ja jestem w tej szarej Polsce w ogóle. Jeśli, a z kolei, jeśli ktoś na przykład patrzy na to i sobie myśli, kurczę, mogę choć sobie na słoneczko popatrzeć na tym telefonie, na insta story Dominiki i jakby cieszy to tę osobę, no to, to spoko, to się cieszę. No i te, wracając do tych red flag, to jest właśnie ta pierwsza rzecz, to jest jak się czujemy z, z, danym, z danym twórcą, tak na, na poziomie jakby stricte uczuć. Druga rzecz to są właśnie te współprace. Jakby sami też możemy właśnie jako odbiorcy przykładać rękę do tego, jakie współprace influencerzy biorą. No bo jeśli widzimy, że jakiś influencer właśnie reklamuje takie produkty właśnie typu tutaj wleciała whisky, następnego dnia suplementy na odchudzanie, trzeciego dnia SHEIN, jeśli my dalej oglądamy tę osobę i napędzamy jej te zasięgi, i w ogóle dajemy jej te wyświetlenia na InstaStory, no to zasięgi tej osoby się utrzymują, a w momencie, w którym ta osoba gdzieś tam by utraciła te swoje zasięgi i to zainteresowanie, no to też nie miałaby aż tylu mhm. propozycji współpracy. Więc my też sami. Yy, oglądając te współpracę, które influencerzy wstawiają i które według nas są nieetyczne, no to przykładamy się do tego, więc tutaj można się zastanowić, widzimy jakąś osobę, kto wie, nawet można dać jej jakiś feedback, nie na zasadzie, Jeny, jak ty możesz z nimi współpracować, tylko hej, obserwowałam cię od dłuższego czasu, ale widzę, że zaczęłaś promować takie i takie produkty. Nie do końca mi się to podoba, dlatego jakby, wiadomo, no najpewniej ta osoba tego nie odczyta, chociaż szczerze mówiąc mi czasem tak ogromne influencerki i gwiazdy odczytują wiadomości, że to jednak jest realne, bo właśnie Instagram jest fajny między innymi dlatego, że można gdzieś tam złapać ten realny kontakt z jakąś ogromną gwiazdą i jest szansa, że taka, wiadomość dosta taka osoba dostanie feedback, można nawet napisać komentarz pod daną współpracą, Hej, na, na drugi raz bym się zastanowiła nad taką współpracą. Nie sądzę, że to fajnie wpływa na odbiorców, mhm. nie? I jakby wydaje mi się, że taki feedback wypowiedziany w sposób kulturalny jest ok. Więc to jest ta, 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 ta kolejna czerwona flaga, właśnie o których mówimy, czyli te współprace, tak? Yy, obserwujemy jakie współprace influencerzy zamieszczają i czy one są zgodne z naszymi zasadami takimi moralnymi, czy nie? Mhm. Trzecia czerwona flaga to jest dla mnie na przykład promowanie jakichś skrajnie niebezpiecznych zachowań. To był też zarzut na przykład wobec ekipy Friza i tak dalej, że oni robili w ogóle jakieś rzeczy, które w ogóle dzieci nie powinny oglądać, bo to jest zwyczajnie niebezpieczne, że nie można takich rzeczy mhm. robić. Jakieś w ogóle skakanie skądś tam. Nie wiem, ja, ja dokładnie nie wiem, jakie to są takie przykłady, ale jakieś palenie aut, zabawa z czymś tam, jakieś takie mhm. troszeczkę ryzykowne rzeczy. I to też był taki mocny zarzut wobec ekipy i to... Też zauważyłam, że oni totalnie zmienili podejście do tego. Oni właściwie już nie robią 99% tych rzeczy, które robili kiedyś, bo właśnie jest, jest ta większa świadomość, jest ta większa odpowiedzialność. I to właśnie zauważyłam, że nie tyczy się tylko i wyłącznie takich influencerów pojedynczych, tylko właśnie też tych popularnych grup, o których mówimy, tak? Czy to Ekipa, Genzy i tak dalej. Widzę, że oni bardzo odchodzą od promowania jakichś skrajnie niebezpiecznych rzeczy, tylko starają się być już troszeczkę bardziej zachowawczy. Ktoś powie, że to jest głupota, no bo oni teraz mają, być może jakieś przez to mogą mieć mniejsze zasięgi. Czy w ogóle robili wtedy te, te rzeczy niebezpieczne? Okej, okay, ludzie to hejtowali, ale to oglądali. To, to zasięg, te, te zasięgi szły właśnie między innymi Dlatego, że to było takie ryzykowne, ale jak widać na ich przykładzie, to dla mnie to jest właśnie taki przykład takiej większej organizacji influencerskiej, która zmieniła gdzieś tam właśnie swoje podejście do tego typu rzeczy. Dla mnie totalnie na plus, bo już nie pokazują takich niebezpiecznych, ryzykownych rzeczy, a mają wciąż jakieś w ogóle kosmiczne zasięgi. Także, ja bym nie szła w tę stronę, że Zawsze pokazywanie jakichś w ogóle strasznych, ryzykownych rzeczy i tak wyjdzie na końcu na plus. Oni zrezygnowali w jakimś sensie z tego, a utrzymują się ciągle na topie, więc. Ale właśnie jeśli mówimy o tych czerwonych flagach, no to jeśli widzisz jakiegoś influencera, który robi właśnie już takie nawet bym powiedziała, że to są takie nieetyczne rzeczy, ale takie bardziej ludzkie. Jakieś, nie wiem, uh -huh. złe traktowanie zwierząt, jakaś, jakieś y, akcje związane z przemocą, jakieś y, wypowiedzi y, nienawistne na temat różnych grup społecznych, czy w ogóle jakiś taki ogólnie, ogólno, ogólny hejt. Ja też bym dawała w takim, w takim momencie unfollow, bo ja po prostu nie chcę się do tego przykładać. Jeśli widzę, że ktoś już na tym poziomie, że tak powiem, ludzkim, nie jest osobą, którą, która jest ze mną spójna. Mhm. I tutaj mi od razu przyszedł taki, taki m, przykład tych wszystkich federacji, y, Fame MMA i tak dalej, High League i tak dalej. Dla mnie wszystko spoko, jeśli chodzi o to, jeśli, gdyby to miał być sam sport, ale to się opiera głównie na tym, że oni najpierw mają tam sobie bluzgać w twarz, ja, i w ogóle. Najgorsze przekleństwa, najgorsze jakieś wyciągać syfy, z przeszłości. Kobieta kobiecie mówi. Nie wiem nawet, czy można używać sobie takich nie. słów. Można. Można? Można. I to nie obcina zasięgów i tak dalej? Nie, w pierwszych kilku minutach. Okej, okay, no to nie wiem, tam kobiety do siebie nawzajem ty, suko, jebana i tak dalej. Teraz zrobisz z tego. Nie będzie, <laughs> będzie, będzie będzie z tego zrobisz. Przyszła influencerka opowiadać o odpowiedzialnym influencerstwie, ty suko Wam.. I tak połączymy, wiesz, tak. inni influencerzy, ty suko. Nie, ale właśnie parę widziałam jakichś takich hmm. tych konferencji przed tymi e, walkami i właśnie tam było coś takiego, że oni mają tak nawzajem do siebie mówić. Jak byłam takie, o co chodzi? Czy naprawdę jakby dla, dla kogoś to jest rozrywka? Ja tego nie rozumiem kompletnie. Uważam, że to nie jest fajny przykład dla, dla młodych ludzi, ani, ani dla starszych. Hmm. Bo to, co powinniśmy, myślę, promować, to jest właśnie wzajemny szacunek, yy, że jesteśmy dla siebie mili, że sobie pomagamy, że na przykład zwracamy sobie uwagę na pewne rzeczy w sposób kulturalny, ale że ogólnie chcemy budować taką ludzkość przyjazną. Tymczasem jest sobie taki fame MMA czy High league, gdzie tam leci bluzga za bluzgą, tam ludzie wyzywają się od najgorszych no, szmaciarzy itd. Tak to ma ogromne zasięgi, yy, gigantyczne, gigantyczne pieniądze się na tym zbija i to oczywiście w bardzo, 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 bardzo dużym stopniu trafia do młodzieży. I jest to dla mnie zwyczajnie przykre. I wiesz to często ludzie mówią tak, że no, ale w sporcie tym zawodowym też tak jest, tylko, że w zawodowym sporcie, czy w młaczy w boksie później ci sportowcy szanują się mhm. i później widać, że oni sobie siedzą razem, rozmawiają, że no, tutaj tak nie ma, więc... Ja. No, szczególnie, że biorą w tym udział bardzo młode osoby, młode influencerki, z, również z młodymi odbiorcami, z nastolatkami. I potem to się tak wszystko kręci w takim kołowrotku y, ludzi bardzo młodych, jeszcze nieukształtowanych, którzy obserwują także ludzi młodych, nie, jeszcze nieukształtowanych, którzy właśnie promują takie, takie wartości jak, okej, okay, sport, który jest wiadomo, bardzo mhm. fajny, ale w połączeniu z czymś tak dla mnie obleśnym po prostu. A co sądzisz o oznaczeniu współpracy? Ostatnio było bardzo dużo afer. Związanych z tym? Kilka znanych osób zostało złapanych na tym, że robią współpracę, ale tego nie oznaczają. Różne były afery bardziej medialne i mniej medialne. Jakie ty masz do tego podejście i jak to w ogóle wygląda z twojej strony, czyli z tej strony twórcy, mhm. czy firmy chcą, żeby to oznaczać, czy chcą, żeby tego nie oznaczać? Jak to wygląda? Mhm. Na przestrzeni lat oczywiście mocno się to zmieniło. Ja jak zaczynałam działać jako właśnie influencerka i gdzieś tam pojawiały się u mnie te yy, posty czy to stories sponsorowane, to w ogóle nie było mowy o czymś takim, żeby pisać tam jakieś oznaczenia, że współpraca, w ogóle nie było mowy. Trzeba było wstawić ten materiał i no nikomu nie przyszło do głowy, żeby tu pisać jakieś wiem, ad, reklama czy coś i to wynikało kompletnie właśnie z nieświadomości. W ogóle to była kompletna nowość, że w ogóle te współprace weszły, a to, żeby jeszcze to oznaczać jako reklamę, no to nikomu nie przyszło to do głowy, może też z tego względu, że na przykład, nie wiem, jak lecą reklamy w telewizji, no to nie ma na każdej reklamie napisane reklama, 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 tak? Teraz już w filmach już od dłuższego czasu jest to lokowanie produktu i tak dalej. Wtedy nie było o tym mowy. Także skoro nie było o tym mowy, ja także te parę lat temu tego nie robiłam. Natomiast już od bardzo, bardzo długiego czasu, nie wiem, myślę, że już takie dwa lata totalnie oznaczam współpracę i też no, wszystkie agencje, wszystkie marki zwracają na to, na to uwagę. Nie przypominam sobie, żebym gdzieś, bo influencer... To jest już w ogóle osobny temat jak jak się te współprace realizuje Krok po kroku, maile, umowy, jak to następuje. To się spotkało na drugą rozmowę. Tak, to już jest na i w ogóle inną rozmowę, nie o tym, ale właśnie zawsze gdzieś tam dostajemy taki brief, w którym jest napisane, jak tę współpracę wykonać, jakieś wskazówki, co trzeba zamieścić, gdzie mamy wolną rękę i tak dalej. I tam normalnie jest napisane właśnie, że y, obowiązkowe oznaczenia, y, zawsze są te hashtagi napisane, w jaki sposób oznaczyć tego sponsora. Instagram też, już w ogóle to jest tak ciekawe, jak co się pozmieniało. Instagram już sam, na przykład, zdarza się, że ja czasem dodaję jakąś relację, ale to nie jest żadna współpraca. I, ale oznacza jakby informacyjnie dla moich odbiorców, co mam skąd nie. Mhm. Y, a Instagram czasem sami pokazuje komunikat, coś w stylu: czy to, aby na pewno nie jest współpraca, y, zaznacz tak lub nie. Tam. Coś takiego, na przykład dodałam ostatnio posta, który nie był sponsorowany, ale były tam różne marki, mhm. ale to była jakby taka moja własna inicjatywa i dostałam właśnie taki komunikat. Instagram proponował mi, żebym to oznaczyła jako współpracę yy, i on w ten sposób też pomaga, jakby w tej całej kwestii. No, mi się zdaje, że to jest super. W ogóle nie rozumiem osób, które uważają, że o, kiedyś było tak fajnie, nie, nie trzeba było oznaczać współprac. Uważam, że Odbiorca totalnie ma prawo wiedzieć, kiedy zostało nam zapłacone za dane działania, kiedy otrzymaliśmy dany produkt za darmo yy, albo właśnie za darmo plus jeszcze zapłata. To jest ogromna różnica, kiedy ktoś przychodzi na właśnie Instastory czy w poście, obojętnie, na przykład z poleceniem jakiegoś, o nie wiem, przykład bankowość internetowa, dajmy na to. Jakiś bank zapłacił influencerowi promow za, za promowanie jakiejś usługi, nie wiem, jakiejś karty czy czegoś tam. I przecież dany influencer może to może polecić na przykład sam z siebie, bo była taka sytuacja, że ja, ja naprawdę totalnie polecam rzeczy sama z siebie, czy jakąś fajną restaurację, w której byłam, yy, czy jakiś hotel, w którym noc nocowałam, czy właśnie jakieś kosmetyki, jakieś, jakieś marki odzieżowe, polecam to sama z siebie, yy, ale to jest. No, no fundamentalna różnica, kiedy ja przychodzę, jestem zbriefowana, czyli zostało mi gdzieś tam określone temat kampanii, motyw przewodni, czy przekazanie jakiegoś kodu rabatowego, czy właśnie opowiedzenie szerzej o tej marce i jest ta różnica, kiedy ja przychodzę i opowiadam to totalnie jakby swoimi słowami, a kiedy przychodzę yy, mówić to jakby właśnie w kontekście kampanii, w kontekście współpracy, za którą otrzymałam wynagrodzenie. I uważam, że to jest bardzo uczciwe i no, obowiązkowe, żeby właśnie powiedzieć o tym swoim odbiorcom. Yy, I zresztą też nie rozumiem, dlaczego niektórzy mają z tym problem. Przecież to jest już tak powszechne i wszyscy tego używają, i dla każdego to jest jasne. Wydaje mi się, że już to nawet nie jest tak, że ludzie mają z tym problem, tylko może czasem zapominają, żeby oznaczyć tę współpracę yy, i nie wiem, gdzieś tam im, im to wypadnie z głowy, no bo jednak już się bardzo mocno utarło, to już w tym momencie, w tym roku to już nie jest żadna nowość, mhm. tylko to jest totalna normalka, że jeśli influencer współpracuje z jakąś marką, no to oznacza to jako reklamę, no i cieszę się, że tak jest. Jest to uczciwe i jest to też takie klarowne, transparentne. To już są te same słowa. Ja pamiętam, jak kilka lat temu Mieczyński, taki youtuber, jako jeden z pierwszych zaczął oznaczać właśnie fragmenty sponsorowane mhm. i to jasno mówił. Uwaga, rozpoczynam reklamę. Mhm. I tam jakaś animacja robił to w śmieszny sposób. I pamiętam, że środowisko bardzo go hejtowało za to, że wprowadza taki trend, mm -hmm. że on nie ukrywa tego tam, mm -hmm. wiesz, gdzieś tam pomiędzy wiersze, tylko jasno mówi, oddziela. Fragment mm -hmm. sponsorowany, mm -hmm. koniec fragmentu mm -hmm. sponsorowanego. Ta, Ale teraz, tak jak mówisz, mm. się to zmienia, więc... To właśnie to dokładnie tak też robią moje koleżanki, które nagrywają na YouTubie, że na przykład... Nagrywają, nie wiem, vloga, vloga i tak dalej, i mówią: A teraz zapraszam Was, powiemy sobie o marce, marce tej i tej, którą przetestowałam, i te, dzięki, dzięki tej Marce yy, powstał ten odcinek, bo na przykład, nie wiem, dzięki pieniądzom z tej kampanii kupiła coś do tego odcinka. I, i teraz właśnie mówi, że Marka zasponsorowała ten odcinek, i teraz chce Wam przedstawić jakby ten produkt. Ja to odbieram bardzo dobrze. Wiadomo, że może tak market, marketingowo jest lepiej wpleść gdzieś tam w ogóle pokryjomu, tak jak parówki, berlinki do komedii romantycznych, że tam gotuje laska te, te, te parówki w jakiejś romantycznej scenie. Takie zbliżenie. Tak, i zbliżenie na te parówki, potem oni razem jedzą te parówki. No dla mnie to jest dużo gorsze niż właśnie takie jasne, profesjonalne przedstawienie produktu u mnie na Instagramie lecą te instastory, tu pokazuję, nie wiem, jakąś podróż, tu coś tam, a jak wchodzi jakaś reklama, no to ja po prostu jestem, jest napisane reklama, czy właśnie te oznaczenia, te narzędziami od Instagrama, że to jest właśnie sponsorowany i jest to wszystko czarno, czarno na białym. O. Mi się ostatnio podobało, włączyliśmy telewizor w hotelu i nie mamy tam kanałów, ale był jakiś serial... Na jakimś kanale i była kuchnia. W kuchni było ileś kartonów i takie samożółte, na przykład opakowanie bez żadnych napisów, i chyba tym bark. Mm. Jako jedyny, taki ładnie pokazany, wyostrzony. A powiedz mi, jak jest według Ciebie z poruszaniem tematów psychologicznych? Bo y, kiedyś to było ogromne fopa, się unikało tego. Teraz coraz częściej ludzie jasno o tym mówią: czy o swoich problemach, czy o tym, że chodzą na terapię. Ty też wspomniałaś o tym, że chodziłaś na terapię, czy brałaś udział w terapii. Jak według Ciebie teraz to wygląda? Generalnie to jest bardzo pozytywne, że coraz więcej osób się na ten temat wypowiada i nie zliczę, ile już moich znajomych koleżanek i dużych też twórców opowiedziało o tym, z czym się zmaga, czy z zaburzeniami odżywiania, czy z depresją, czy z innymi jakimiś różnymi chorobami i, i zaburzeniami różnymi ze wszystkim. I jakby ludzie bardzo otwarcie o tym mówią, nie ma kompletnie takiego obowiązku, ale wydaje mi się, że. No, dla tych osób, które czują się gdzieś tam, nie wiem, jakieś gorsze ze względu na swoją chorobę, to może być coś pięknego. Jakby zobaczenie, że no, przykładem może być Selena Gomez, która, yy, która jest chora yy, i cały w ogóle jest film o tym, można sobie obejrzeć. Yy, jest to jedna z najpotężniejszych kobiet na świecie. Ona ma chyba. W tym momencie chyba ma najwięcej followersów na całym Instagramie, a otwarcie mówi o, o różnych swoich chorobach yy, i bardzo polecam. No, jest to dla mnie właśnie taka fajna postawa, ale oczywiście wiadomo, że trzeba mieć na nią odwagę, trzeba mieć to już przepracowane ze sobą. Yy, ja mówiłam o, właśnie o, o terapii. Yy, też yy, jakby, też nie, nie wydaje mi się, że to jest w tym momencie już jakaś wielka odwaga, bardzo du dużo osób o tym mówi. Jest to taki wydaje mi się, że już nie jest temat tabu, kiedyś był, teraz nie jest. Dużo osób mówi yy, właśnie o tym, że chodzi na terapię, ale też jest yy, jakby zawsze kij ma dwa końce. I ten drugi koniec, który jest bardzo niebezpieczny, to są yy, właśnie teraz osoby, które w tym świecie internetowym zaczynają udzielać konsultacji psychologicznych. Jakieś w ogóle czy coache. Ja też byłam na balie, coach więc... Tak, ja też byłam na Bali, więc coś o tym wiem, ile jakby ludzi przyjeżdża na no to Bali i nagle ogłasza się jako, jako coach z ogromną wiedzą, jak tu wszystkie traumy z ciebie wyciągnąć, goodbye trauma itd. i tak dalej i też nawet teraz jest taka drama na temat jednej influencerki, to już jak ktoś ogląda jakieś kanały, komentary, no to wie, że jest taka teraz jedna influencerka, która się obudziła z, jest u niej chyba stwierdzona w ogóle choroba dwubiegunowa. Ona teraz właśnie stwierdziła, że y, już w ogóle porzuca wszystkie całą tam psychologię. Te nurty, takie psychologiczne, sprawdzone od lat, badane, tak jakby udowodnione, mhm. że tak powiem, naukowo, pozostawia to wszystko i teraz będzie w ogóle sama leczyć siebie, leczyć innych, otwiera w ogóle jakąś jakiś gabin sieć gabinetów i nie ma w ogóle jakieś dzikie akcje. Także tutaj bym też uważała. Z jednej strony super jest yy, mówić o yy, tych różnych chorobach, o zaburzeniach, właśnie, yy, ale bardziej powiedzieć, że działam z tym, jakby. Nie, 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 jakby yy, przyznać się do tego, że właśnie ktoś się leczy, że ktoś z tym działa, że ktoś się skonsultował, mówić o bardziej jakichś takich miękkich rzeczach, tak? O pewności siebie. Yy, o, o relacjach, jakichś takich bardziej miękkich, a nie diagnozować ludzi przez Instagrama. Yy, nie poruszać takich właśnie grubszych tematów, jak jakieś zaburzenia, dwubiegunowe i tak dalej. Nie chcę już też właśnie mówić dokładnie tych nazw, bo też nie jestem psychiatrą i się na tym nie znam, to już bardziej ty byś wiedział, jak to wszystko nazwać. Yy, no ale właśnie tak, uważam, że jest super, że się o tym mówi, ale też trzeba zachować pewną dozę takiego bezpieczeństwa. I właśnie ja też jestem w trakcie, tak naprawdę już kończę pracę nad e-bookiem. Jest to produkt, który wydaję na, na właśnie swoim Instagramie i to będzie właśnie kompleksowa diagnoza psychiatryczna. Nie, żartuję, właśnie kompletnie nie. Kompletnie nie. Zupełna odwrotność właśnie to, o czym mówiłam. Bardziej takie miękkie tematy. Tworzę e-booka właśnie z moją koleżanką, z Oksaną, z którą stwierdziłyśmy, że... Jakby chcemy poruszyć temat właśnie pewności siebie, yy, też walki trochę z kompleksami, jak odnaleźć się właśnie, też jest tam tak naprawdę dużo tego, o czym teraz mówię, jakaś zdrowa relacja z mediami społecznościowymi, poruszamy też tematy relacji z kobietami, jak zbudować relację przyjacielską. Ale głównie właśnie o tej, o tej pewności siebie i o takim self-care, ale w takim bardziej miękkim znaczeniu, bezpiecznym. Też yy, dajemy to do, do konsultacji przez osobę bardziej wykształconą. słyszałem, że do najlepszego eksperta w tak, Polsce. Tak, do, do, do najlepszego eksperta w Polsce w tych tematach oddajemy to. nawet może to, na świecie, ale... To... Tak, żeby tam właśnie nie napisać przypadkiem żadnej gafy, mimo że właśnie poruszamy bardzo bezpieczne tematy, yy, nie zagłębiamy się w żadne takie super trudne, Y, które wymagają po prostu głębokiej terapii, czasem farmakologii. Nie chcemy się w to zagłębiać, y, ale mimo wszystko i tak oddajemy to. No i właśnie, kurczę, to bym powiedziała, że to jest takie odpowiedzialne influencerstwo. Ja bardzo do, do, że... doceniam takie, że naprawdę to e, akurat to, że wysyłacie to do najlepszego eksperta w Polsce, <grym> być może i na świecie, bardzo mało ludzi to robi. Na, naprawdę. Był, bo... był najtańszy. To niedobrze dobrze, nich Nie, ale właśnie tak trochę teraz zabrzmiałam, że jakbym się chwaliła w ogóle, mhm. jak to super, w ogóle odpowiedzialnie postąpiłam, ale no w tym momencie naprawdę chcę dać sobie me medal taki malutki tutaj, że fajnie właśnie ktoś inny by wydał tego e-booka i powiedział dobra, macie w ogóle tego e-booka, jak być pewną siebie, dajcie mi tylko za to kasę i w ogóle mnie tam nie obchodzi, czy to komuś zaszkodzi, mhm. czy nie. Wydaje mi się, że ktoś mógłby tak zrobić, chociaż mam nadzieję, że nikt. A ja, mimo wszystko, nie wiem, na ile właśnie to wynika, czy te pobudki są takie właśnie fajne, że ja właśnie chcę być taka odpowiedzialna. A też może troszeczkę to wynika z tego, że ja też nie chcę z tym e-bookiem tak zabrzmieć, jak w ogóle. Jaka ja jestem cudowna, że ja pomyślałam, żeby tego e booka w ogóle jeszcze tak sprawdzić, czy tam nikomu nie zaszkodzę i tak dalej. Ale no jednak gdzieś tam jestem dumna z siebie, że doprowadziłam siebie do tego momentu, że jednak chcę być odpowiedzialna. Naprawdę. Gdzieś tam mam tych odbiorców na Instagramie i nie chcę nikomu zaszkodzić. Byłoby mi maksymalnie przykro, gdyby ktoś przeczytał jakieś mhm. zdanie w tym e-booku czy na moim Instagramie i przez to, na przykład, podjął jakąś bardzo złą decyzję dla swojego życia. Dlatego wolę to wszystko robić z głową i cieszę się, że gdzieś tam doszłam do takiego momentu, że po prostu. 300 razy, wręcz chciałam powiedzieć 3, ale tak naprawdę 300 razy zastanawiam się, zanim coś zamieszczę, zanim coś powiem, zanim komuś w ogóle tutaj też mówimy o płatnym produkcie, dlatego to jest w ogóle jeszcze grubsza mhm. sprawa, tak biorę pieniądze za, za tego e-booka, a jestem przekonana, że gdzieś tam znalazłyby się takie osoby, na pewno w ogóle są takie przykłady na tym rynku, że ktoś wydaje sobie takiego e-booka o pewności siebie i sobie myśli, macie, obojętnie co tam jest napisane, mhm. jakieś głupie rady, które w ogóle nie mają żadnego uzasadnienia psychologiczno naukowego po prostu bądź o, tak jak nie wiem te pisemka jakieś takie typu bądź pewna siebie yy, dzięki temu że pójdziesz na zakupy i kupisz sobie nową szminkę i szpilki i założysz nie wiem sexy bieliznę i wow jesteś pewna siebie zbudowałaś całą pewność siebie jakby kompletnie nie chcę uczestniczyć w takich farmazonach dlatego no Myślę, że jeśli chodzi o ten mój świat influencerski, który sobie zbudowałam, to staram się myśleć o wszystkim kilka razy, doradzać się, rozmawiać z ludźmi. No, na przykład mój mąż jest dla mnie bardzo mądrą osobą, czy inne influencerki, które też podziwiam i cenię, też chcę się tym inspirować i staram się po prostu unikać jak najwięcej takich różnych gaf, jakichś rzeczy, które mogę komuś zrobić źle. Ale no też, tak jak przez cały wywiad tak naprawdę mówiłam, że. Jestem tylko człowiekiem i mimo że się staram być tą odpowiedzialną influencerką, no to też może mi się noga podwinąć i mam nadzieję, że po tym wywiadzie nie będzie takiej sytuacji, że. Nie wiem, właśnie podwinie mi się noga, zrobię coś nieprzemyślanego, potem jeszcze za to przeproszę, a potem ludzie mi będą linkowali ten, ten wywiad. Wiesz, co, ty tak udawałaś, taką mądrą, tak chciałaś pokazać, jaka to ty jesteś odpowiedzialna, a teraz zobacz, tutaj y, jesteś razem z, y, nie wiem, właśnie z, jakimś, z jakąś wbudą się reklamujesz. Nie, no takiej sytuacji nie będzie, ale, ale wiesz mhm. co mi chodzi, nie? że jakby też chcę zaznaczyć to, że jestem tylko człowiekiem. I ciężko jest naprawdę czasem znaleźć ten balans w mediach społecznościowych. Naprawdę już miałam takie sytuacje, że, że powiedziałam coś jakimś skrótem myślowym. Myślałam, że ludzie to zrozumieją. Mogę nawet podać przykład takiej sytuacji, dawaj. że tak? Czy mamy już koniec czasu? Ante, Nie, tego dawaj. Tego? dawaj, dawaj. Yy, że że było taki właśnie, że yy, pamiętam, że poruszył mnie temat. Yy, Dzielenia się z ludźmi i że powiedziałam na insta-story, że to jest dla mnie bardzo ważne, żeby właśnie się dzielić, obojętnie ile mam i nie wiem kiedy. Kiedy dosłownie miałam 50 zł kieszonkowego albo 20, jak byłam dzieckiem, to zawsze miałam coś takiego, że część z tego chciałam, nie wiem, wrzucić do skarbonki w kościele, mimo że dostawałam na przykład 20 złotych na cały miesiąc. Dajmy na to, nie pamiętam dokładnie, ile to było. I że miałam mało i się dzieliłam, a teraz na przykład mam już więcej, bo zarabiam wiadomo, większe pieniądze i też dalej chcę się dzielić, i tak miałam taką zachętę dla moich obserwujących, że dzielmy się obojętnie, ile mamy, i że to jest bardzo ważne, żeby właśnie. Nie wiem, oddać te kurcze 1%, 2%, jakieś wynagrodzenia, 5%, ile kto tam chce, ale żeby obojętnie, czy zarobiamy na niższą krajową, czy jesteśmy jakimiś multimilionerami, żeby dzielić się nawet najmniejszą częścią. I tam też dostałam, no niestety, jakiś taki powiedzmy trochę hejt w dm ach. Na szczęście nie byłam w żadnym kanale komentarzy ani czymś takim, ale w DM-ach dostałam jakieś takie wiadomości, że jak ja mogę tak opowiadać, w ogóle mam to teraz przyjść i powiedzieć to y, matce y, y, dwunastoletniej. Jak to się mówi? 12-letniej? Nie, że i dzieci? Jakby te. Dwanaściorga. Te... Dwanaściorga, tak? Nawet mój mąż nie wie. No to, to już nieważne. Matce liczba 12 <noise> dzieci. E, Matce, która ma 12 tak, dzieci. Że mam jej to powiedzieć w twarz, że ja tutaj po prostu przyszła influencerka, która sobie podróżuje po całym świecie i ona teraz mówi, dawajcie innym pieniądze, a jak nie, to jesteście w ogóle nie macie serca i w ogóle tam takie wiadomości. Więc to też był dla mnie taki przykład. Ja się naprawdę tym przejmowałam potem bo ja sobie pomyślałam, że kurczę, rzeczywiście ktoś tu mógł tak odebrać, że ja teraz, nie wiem, chcę odebrać rentę osobie niepełnosprawnej, żeby teraz yy, i tak dalej, jakby było to dla mnie gdzieś tam przykre. I to, to jest dla mnie też taki przykład, że możesz chcieć dobrze w internecie, że możesz mieć nawet jakiś taki piękny przekaz, a in the end of the day ktoś i tak może przyjść do ciebie i powiedzieć, że takie farmazony gadasz i w ogóle jak ty możesz tak mówić, jesteś okropna i tak dalej. A więc trzeba też uważać na dobór słów, a z drugiej strony można też iść przez te social media tak po prostu mówię co chcę, chcę być nie chcę właśnie być taka jak poprawna politycznie powiedzmy, tylko właśnie chcę mówić co chcę jak gdzieś tam chcę być pośrodku tego, bo też nie chcę za każdym razem nie wiadomo jak uważać na każde moje słowo, bo to też wtedy przestałabym być sobą po prostu. A to nie jest tak trochę, że cokolwiek powiesz to zawsze się może znaleźć ktoś, kto się po prostu doczepi? No, oczywiście, że tak jest. No, wejdziesz na story i powiesz, yy, pijcie dużo wody. Bo woda jest zdrowa i należy się nawadniać. A ktoś ci powie, że okej, okay, ale pamiętaj, że przy tylu i tylu litrach to jest tak i tak. I w ogóle, jak ty możesz mówić takie rzeczy i teraz ktoś przez ciebie stanie się takim wielkim balonem z wodą i wyląduje w szpitalu. Ktoś się odwodni ją umie <grym> Albo ktoś się właśnie tak. I więc... Znaczy nie odwodni, tylko zbytnio na Tak, nie wiem, powiem, że, powiesz, że witamina C na skórę jest spoko. A ktoś ci powie, że okej, okay, ale przy takiej i takiej yy, cerze to nie, a przy takiej i takiej chorobie to nie. I no tak jest ze wszystkim, no, więc jakby też trzeba złapać do tego taki zdrowy dystans i, i po prostu się czasem nie przejmować. No, staram się też właśnie jednocześnie być odpowiedzialna, a z drugiej strony mieć jednak jakiś tam stopień takiej wylewki i po prostu sobie hmm. stwierdzić, jednak, mimo wszystko, chcę być sobą. Jestem Dominika, mam też swoją opinię na pewne tematy. Nie mogę być zawsze w 100% poprawna politycznie, bo wtedy byłabym jakaś taka, nie wiem, jakimś takim slajmem, to miałam takim slimem który można dowolnie sobie budować, ale jeszcze tylko przypomniała mhm. mi się jedna rzecz, dosłownie a propos tych produktów, których, których yy, nie promuję, totalnie w ogóle gdzieś tam miałam to z tył i teraz mi się przypomniało, że ja też nie jestem, yy, fajnie jest sobie jednak mimo wszystko w internecie określić jakąś swoją niszę, mhm. w jakim kierunku chcesz iść i u mnie to właśnie są głównie podróże, Druga sprawa to są właśnie jakieś takie tematy bardziej beauty, moda Aha. i tak dalej i w tym kierunku chcę iść. A i dlatego odrzucam wszystkie reklamy y, produktów typu Domestos, jakiś proszek do prania, y, mop i tak dalej. No okej, okay, rozumiem też osoby, które gdzieś tam chcą to wpleść, ubierz się, na przykład nie wiem takie już abstrakcyjne przykłady mogę znaleźć, że mam influencerki, koleżanki też modowe, które na przykład dostają propozycję yy, reklamy domestosu na przykład i stawka jest na tyle fajna, że one no, nie potrafią odmówić, tak? One chcą zrobić ten domestos, chcą to zareklamować, mimo że to w ogóle... Kupy się nie trzyma totalnie. Jest zupełnie gdzieś obok ich kontentu. Ja na przykład wtedy myślałem: okej, okay, to zrobię taką yy, reklamę, że ubiorę się w kolorze domestosu na zielono, zrobię jakąś stylizację modową i teraz outfit inspirowany domestosem. Jestem cała na zielono i na końcu, właśnie, pokazuję się jeszcze z tym domestosem. Może go jeszcze wyciągam z torebki jako taki dodatek modowy. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale naprawdę nie wydaje mi się, że to też jest fajne, kiedy są influencerzy, influencerzy którzy promu promują dosłownie wszystko, każdy rodzaj produktu, yy, właśnie detergenty, środki do prania, jakieś szmatki z mikrofibry. Jakby fajnie się określić, no bo co taki odbiorca ma sobie pomyśleć? pomyśleć przepraszam. To też jest fajne, jak ktoś wchodzi na Instagrama, na dane konto i ma takie, ok, Dominika Dąbrowska, tak się właśnie nazywam na Instagramie. Yy, Podlinkujemy. I, tak, tak. Tam. I, I wiem mniej więcej, co u niej zobaczę. Mniej więcej, jaki to jest rodzaj kontentu. A gdybym ja dzisiaj wrzucała y, pomadki, jutro usługi bankowe, pojutrze domestos, a czwartego dnia y, galaretki albo kisiele, no to jakby nie rozumiem tego. Po prostu nie rozumiem. Yy, I oczywiście, jak zwykle... Każdy może robić co chce. I tym podsumujemy. Tak. Monika, tak jak powiedziałaś, najłatwiej cię na Instagramie. No, tak. No, tak, tak, tak. Tam -y wszelkiego rodzaju komunikacje z Tobą, My też podlinkujemy Twój profil. Bardzo miło, było, mi, również. mi się z Tobą rozmawiało. Minął mi błyskawicznie. Mi też. Dostaliśmy powiadomienia o czasie, i ja byłem w szoku. <noise> ja mam wrażenie, że to było jakieś 15 minut. no. I co, spotkamy się jeszcze? Tak, raz. myślę, że właśnie fajny temat. O ile ktoś w ogóle łapki w górę, jeśli chcecie drugiego. To, to jest odcinek. osoba, która jest potrzebna tak, do, tak. Nam na e, tym kanale. Jeśli będzie 100 tysięcy łapek w górę, to y, mogę opowiedzieć właśnie o takich kulisach, ale bardziej y, jak się zdobywa tę współpracę od strony takiej formalnej, tych umów czy to jakieś działalności się ma, czy coś tam, jak zacząć w ogóle, jak zbudować społeczność, jak zdobyć obserwujących. Jakby od tej strony takiej bardziej nie właśnie, już tam pogadałam co mhm. można, a co nie można, to jest odhaczone. Sąd tutaj pięknie zadziałał i wypowiedział swój wyrok, ale jakby od tej strony takiej właśnie bardziej formalnej jeszcze to jest bardzo ciekawy temat. Dajcie znać w komentarzu, czy was to interesuje i tak jak Dominika podziała łapki w górę, suby i śledźcie Dominikę na Instagramie.